dzisiejszym odcinku hostuje customa Fall Guys. W tym customie będzie chował się Rafa, a ja będę musiała odgadnąć, z jakim gra skinem. Na rundę będę od niego otrzymywała podpowiedź, a przed rundą finałową będę musiała obstawić, który to on. Komu uda się wygrać, oglądaj się do samego końca. Ja już odpalam custom, tutaj jest Scott, no i czekamy na wszystkich. Robimy widzowie dokładnie tak samo jak w Fortnite. Jako, że ja mam na razie bardzo mało skinów, skiny będą ogólne. Ja postaram się tak zrobić, żebym kupował maksymalną liczbę skinów, które się tutaj pojawią, ale żebym mógł to zrobić, to oczywiście przy zakupach właśnie w Fall Guys, dokładnie w tym miejscu, które wam się tutaj wyświetla, wpisujcie kod Evela przy zakupie, także z tego będziemy sobie kupować właśnie skiny i tak dalej do tej serii. I teraz tak, jak możecie tutaj zobaczyć, mam kilka właśnie... rzeczy. Kupiłem sobie coś takiego jakiś czas temu, coś takiego. Także dzisiaj wybieram to. Do tego, no, twarzy się, wiecie, no, nie da się pewnych rzeczy zrobić. I dół weźmiemy sobie dokładnie taki. Także to jest mój skin na dzisiaj. No i co rundę Evela będzie dostawała po prostu ode mnie podpowiedź. O ile ją przejdę oczywiście. Okej, ja teraz wpisuję kod i mam nadzieję, że mnie doda, że zdąży. Okej, jest 15 osób. Evela hostuje. Trzymajcie kciuki. Oczywiście ja na samym początku muszę się podłożyć, skinąć jako pierwsza, żebym później mogła obserwować wszystkich. No i tak jak Rafał powiedział na początku, co rundę będę od niego dostawała jakąś podpowiedź, ponieważ będzie to mega, mega trudne. No i mam nadzieję, że to wygram, także trzymajcie za mnie kciuki. A przed finałem będę już musiała na 100% zdecydować, którego skina wybrał Rafał. Ej, słuchajcie, pierwsze co mamy jest to Skyline. Ja w ogóle chyba jeszcze tego nigdy nie grałem, więc mam nadzieję, że uda mi się przejść to jako pierwszą rundę w ogóle. Ja też jeszcze nie grałam tej mapki, ale widzę, że łatwo będzie mi się tutaj podłożyć, po prostu skoczę w przepaść i będę obserwowała. I ja w ogóle jeszcze póki żyję mogę tutaj obserwować innych graczy i zastanawiać się, którym skinem może grać Rafał. Ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. A, to jest to wybijanie przecież. Ej, to kiedyś, z tego co ja pamiętam, było pod same końcówki. No, ale ja dawno grałem. W sensie mało i dawno. I zawsze mi się to trafiało na koniec. Evela, jak przejdę tą rundę, dostaniesz pierwszą podpowiedź. Dobra, ja oczywiście postaram się na początku spaść w przepaść. Także uwaga. Ile razy muszę spaść na dół? Czekajcie, ja tutaj się muszę podłożyć. Oni już tam rywalizują ze sobą. Ty musisz po prostu odpaść po pierwszej rundzie, wiesz? Ty musisz nie przejść tej rundy. Na razie oglądaj dookoła, kto jak wygląda. Dobra, i tutaj w ogóle patrzcie się, biedaki nie mogą tutaj wyskoczyć. Rafał się coś tam udarł, także on pewnie tam przed chwilą spadł. Ja ci kręcę, no ja jestem prawie, można powiedzieć, na samym końcu, więc źle to jak na razie wygląda. Dobra, jest, wyprzedziłem dużo osób. Wyprzedziłem, mamy to, widzowie. Może mi się uda. Okej, trzymajcie kciuki. Czyli ja na razie jestem na straconej pozycji, bo nic nie widzę, nic nie słyszę i muszę czekać, jak ta runda się zakończy. Dobra, jestem. Dobra, mamy pierwszą rundę. A więc widzowie, pierwsza podpowiedź dla Eweli jest to, że udało mi się dojść na miejscu do 10. Więc Ewela, jak tam byłaś, to powinnaś wiedzieć, o co chodzi. Nie było mnie tam, bo ja głupia sobie tutaj zostałam na samym końcu, bo nie chciałam, żeby mnie to jakby zaliczył, ale mogłam sobie przejść pod samą metę i cię obserwować. Ale ja widzę tutaj Niki po prawej stronie, także ja tutaj nie patrzę na tą stronę prawą, żeby nie widzieć właśnie, czy Rafał doszedł do strefy, czy nie, do mety. Ej, to chyba jest mega ciężkie, bo widzę, że dużo osób jeszcze tutaj walczy. Dobra, koniec rundy i teraz zaczyna się prawdziwa walka. Czyli Ewela, ty po prostu zakryj sobie lewą stronę. Ja mogę ci powiedzieć tyle, że w top 10 byłem, zostało 40 osób i to naprawdę wiem, że nie będzie łatwe. Przynajmniej dla mnie. Rafał ma często farta, także wydaje mi się, że on przejdzie do finału i będzie może pierwszy win. Losujemy następną mapkę i co będzie następne? Następna mapka to Gate Crash. To jest chyba w miarę łatwe, więc wydaje mi się, że Rafał powinien tu na pewno przejść. To jest easy, także uwaga. Zobaczmy, kto stoi w pierwszej linii. Bananek jakiś. Ej, tu jest tyle kolorowych skinów, że ja nie wiem, na kim skupić wzrok. Ale na razie tutaj obserwujmy. Na razie mamy dużo czasu. Wydaje mi się, że Rafał nie wybrałby różowego na pewno, także wydaje mi się, że on nie jest różowy. Ale dymy, co ja tu zrobiłem? Czyli może to jest Rafał. On na pewno... A nie, bo to są ci ostatni. Szukam jakiegoś początkowego. Czyli tam gdzieś na początku on to musi być. Spadł i tam... Czyli Rafał spadł w takim razie. Ej, na razie nie mam żadnego tropu. To będzie? Czekajcie. Udało mi się. Dobra. Nie popatrzyłam tutaj na Niki z prawej strony, ale jak Rafał powiedział, że mu się udało, to akurat byłam przy mecie i wiemy mniej więcej, jakie kolory. Jednego mam na tropie. Wiecie, który? Wydaje mi się, że mógłby być ten. To może być Rafał. Nie wiem, czemu tak mi się wydaje, no ale tam mi tak opisałem, że to może być Rafał. Ej, mi w ogóle nie było mojego ekranu widać, bo mi się nagrywanie w sensie skończyło, ale już jestem. Co ja tam zrobiłem, widzowie? To jest po prostu niesamowite. Po prostu... Dobra, trzecia runda. A, podpowiedź jest taka, że doszedłem jako 20...
23 chyba, to było 23, z tego co pamiętam. Zaraz dostaniesz kolejną podpowiedź. Co ja tego co obstawiłam, to na pewno to nie jest on. Dobra, i to jest ciężkie, bardzo ciężkie. Ja cię kręcę, owoce. Ewela, mogę ci podpowiedzieć, że jestem... Czekaj, muszę to zobaczyć. Jestem po lewej stronie jakby co. Czekajcie. Czyli to jest ta druga strona, czyli to jest między tymi. A o co tu chodzi? Ja nie wiem, o co tu chodzi. Nie wiem, o co tu chodzi. Że chyba to, co pokażę, to musisz na owocku stanąć? Ej, nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, nie wiem. Ja? Boję się. O, jest! Aha, dobra, czyli to, co jest pode mną... Dobra, okej. Okay. Musisz na owocku, musisz stać na owocku. Ej, ale się to w głowie miesza. Może tego, co jest więcej czy coś? Ja nie wiem też tak szczerze, o co w tym chodzi. Co to będzie? Dobra, dobra, jestem chyba tak, udało mi się. Nie wiem, totalnie nie wiem. Wydaje mi się, że Rafał nie ma jakichś takich dodatków. Czy on ma dodatki? On dużo już grał w tego Fall Guysa troszkę, więc wydaje mi się, że może mieć jakieś dodatki. Nie wiem, jakim tropem. Taki. Ten banan jest fajny, ale na pewno nie masz banana. Dobra, jestem dalej. Ej, udało mi się. Okej, czy ktoś w ogóle odpada w tym wszystkim? Bo z tego, co widzę, to chyba nie. Nie, tutaj każdy idzie za swoim kumplem. Ja tą mapę grałem pierwszy raz i udało mi się ją przejść. Ewela, czy ty już masz jakieś tutaj... Czy wiesz, kim mogę być ja, czy jeszcze nic takiego nie masz w głowie? Miałam trop, miałam jedno, kim jesteś, ale jednak nie. Jednak to nie jesteś ty. Ale może to jesteś ty? Ej, 27 osób. Czyli do finału, no jeszcze troszkę. Ja przypominam, Ewela musi odgadnąć do finału, kim jestem, a ja muszę ten finał wygrać, żeby wygrać odcinek. Ej, podpowiedź kolejną. No to niech się załaduje, bo nie bardzo wiem, co ci mam powiedzieć. Zaraz ci podpowiem coś. Bardzo ciężkie. Wy napiszcie w komentarzu, jak na ten moment myślicie, którym skinem jest Rafał. Tu możesz odpaść. No właśnie, tego się boję, że tutaj faktycznie odpadnę. Ale Ewela, powiem ci tyle, że mogę ci powiedzieć, w którym rzędzie stoję. Stoję w pierwszym rzędzie. Tyle ci mogę powiedzieć, jakby co. W najlepszym. Przystoją w pierwszym rzędzie, no to jest proste, nie? To mi się wydaje, że wiecie, który to jest Rafał? Czekajcie. Ten tutaj na pół. Jest, idzie mi dobrze. Czekajcie, muszę obserwować tego gościa. Gdzie on poleciał już tam? To nie ten. Ten, to jest to Rafał. To mam nadzieję, że to jest Rafał. Czy jemu idzie dobrze? O, dobra. Nie, jemu idzie bardzo źle. Idzie ci dobrze? Bardzo dobrze. Nie. Ej, nie wiedziałem, co mam tam zrobić. Ci to nie jesteś ty. Ej, ja już nie pamiętam, kto tam był w tym pierwszym rzędzie. Był jakiś gościu w kapeluszu? Ej, jest źle. Chyba odpadnę. Ciśnij. Dobra. Wyprzedziłem właśnie gościa. Ja nie wiedziałem, co tam mam zrobić w pewnym momencie w ogóle. To na pewno nie jest Rafał. Banie, może ten. Ja już nie pamiętam, co w pierwszym rzędzie to była taka mega podpowiedź, a już nie pamiętam, kto tam jest. Skupiłam się na jednym i... O Jezu! Ej, 7 osób? Jest! Jest! 8! Dobra. Ja nie wiem, jak ja to przyszedłem, ale udało się. Ja ci strasznie podpowiadam, zauważyłem. Byłam w dobrym momencie teraz akurat i chyba wiem, który to ty. Tak właśnie mi się wydawało, że ty jesteś taki, tak coś w tym stylu. Także wydaje mi się, że w następnej rundzie mogłabym już odpowiedzieć, ale oczywiście jeszcze nic nie jest pewne na 100%. Najlepsze jest to, że ja cały czas troluję Ewelę i pod sam koniec udaję, że to ja. No ale dobra, dobrze, o to chodziło Ewelca. W sumie nawet podobny jest do ciebie ten skin. To jest Rafał, ten gościu. Nie, zobaczysz, że nie. Dobrze, ale będę miała teraz kolejną podpowiedź, więc czekam na to. 19 osób, czy to już jest finał? No wydaje mi się, że raczej nie jest to jeszcze finał, chociaż zobaczmy, nie. Jest to wyścig i ten wyścig to... Nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek grałem ten wyścig, tak szczerze. Ewela, obstawia już tam powoli, bo mi się wydaje, że no idzie nam nawet dobrze. Ja teraz postaram się iść kamerą na tą osobę właśnie, że myślę, że to jest Rafał. I Rafał, ty ten wyścig przechodziłeś. To ci ta kulka parę razy strącała. Pamiętacie? Też to przechodziłam. A, to wiem, co to jest. Ej, nie, to tutaj mogę to nawet wygrać. A pamiętam... Nie, dobra, odpadnę. Boję się tego. Dobra, ja szybko idę na tą osobę. Stoisz teraz tak po środku. Jeden w trzecim rzędzie stoisz. Dobra, dam ci, Ewela, podpowiedź za chwilkę. Zaraz ci dam podpowiedź i... no, uwaga. Jestem na pomarańczowym teraz, jakby co? Okej. Okay. Tyle. Dobra, teraz mnie okłamałeś, ja cię cały czas obserwuję i nie byłeś na pomarańczowym, okłamałeś mnie i jesteś z tyłu, także radzę ci pośpieszyć się. O! Ci, halo! Co tu się... jak to nie jest Rafał, to po prostu zwątpię w świat. Wow, jakim fartem ci to udało? 14 osób, chyba jest...
Chyba jest przed tobą mniej niż 14, więc może ci się to udać. Jak to jesteś ty oczywiście. Ło, i ja cię popchnęło jeszcze. Ej, ale jest źle. Dobra, Rafał teraz przeszedł, a mówi specjalnie, że jest źle, żeby mnie strollować. Jak tak robi, to jest bardzo niedobrym mężem. Mamy to. Ale jesteś ściemniacz. Ja w sumie też bym mogła oszukiwać i patrzeć na prawą stronę, ale nie będę tak robić. Czekaj, gdzie ty jesteś? Tutaj. Czyli przechodzimy do finału. Jak teraz przechodzimy do finału, to ja obstawiam, że tym skinem gra Rafał. Właśnie nie wiadomo, czy to będzie finał. Chyba jeszcze nie. Już chyba wydaje mi się, że na pewno. O nie! Dobra, widzowie, odpadłem. Ja tego po prostu nienawidzę. Ja nie bardzo wiem, jak się chwytać. Chyba lewym... O, dobra. To jest chyba rip dla Rafy. Ewela, zgaduj. Stoisz! W drugim rzędzie koło banana. Stoisz w drugim rzędzie koło banana. Zaraz to sprawdzimy. Ale ja tak tej mapy nie lubię. Dobra, Ewela, skąd wiedziałaś? Jesteś tym krecikiem tak jakby w okularkach? Dowiesz się na końcu tego odcinka. Czekaj, bo mi cię zgubiło. Gdzie jest Rafa? Teraz mnie obserwuje Rafa? Chyba tak. Ciśnij, Rafa, wskakuj, co ty tak robisz? To wolno. Ej, nie widzę nic. Dobra, Rafa, jak to ty, to jesteś na samym końcu. Chociaż? O nie. Patrzcie się, Rafał, jakie full skupienie. No bo ja nienawidzę tej mapy. Ale czyli to się okazuje, że to jest Rafał. 9 osób wydaje mi się, że już na pewno tam jest przed... Ach! Jak? No. Nie! To nie jest Rafał. Ej, trzymajcie kciuki za mnie. To musi być Rafał, bo on tutaj tylko Rafał tego nie potrafi. Nie! Ty, dwie osoby! Ty to przejdziesz! No, no nie mogę tu wyjść! Nie, przegrałam w takim razie. Jestem! Nie wiem, który to ty. Ej, ja muszę teraz obstawić, ty nie jesteś tym krecikiem. Ale przypał. To na pewno nie ty. Tego obstawiałam jako pierwszego. To na pewno nie ty. Ewela, obstawiaj, kim jestem. Jestem tutaj w tej dziewiątce, jakby co. Dobra, ten. Jak to będzie finał, to... Już jest finał, nie? Nie, to jest znowu rejs, chyba się coś zbagowało. Ale to już odpadnę. 9 osób tylko zostało, ale to jest plus dla mnie, bo jeszcze nie muszę obstawiać, który to ty. Tylko mogę jeszcze robić śledztwo. Ale ty nie jesteś tym krecikiem. Ja nie mam pojęcia znowu, o co tutaj chodzi w tej mapie. To jest najgorsze. Podpowiedź. Jesteś w pierwszym rzędzie, tak? Jestem w pierwszym rzędzie i podpowiedź jest taka, że nie wiem, co tutaj... Nie wiem, co tutaj mam robić. Ja obstawiam, że to jest Rafał. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje, że to jest Rafał. Dobra. Tak, to pewnie będzie Rafał, bo on się tak cieszy teraz, mówi dobra, nie wie co robić, a jest pierwszy. Pierwszy od końca. No oczywiście, oczywiście, że tak. Jak tu jesteś ten pół na pół z tymi opaskami na rękach? Nożysz, cholera. Czekajcie, 7 osób. To nie Rafał, to na pewno nie Rafał. No, co jest? Czemu takie trudne to jest? Ej, Rafał, co ty za skina wybrałeś? Dobra, widzowie, to już jest mój koniec. Chociaż? No nie. Ja nie... Tyczek? Dobra, widzowie, odpadłem. Nie. Dobra, Ewela, czy ty zgadłaś, którym jestem? Nie no, dwóch odpadło, ale nie zauważyłam, którzy. To ja obstawiam, że jesteś tym krecikiem, a teraz obstawiam, że jesteś tym niebieskim z różową głową. Easy, widzowie, dzisiejszy odcinek wygrywa Rafa, ponieważ Ewela źle zgadła, a ja byłem gościem z koroną na głowie. Co ty gadasz? Ja bym nigdy nie pomyślała, że ty masz coś takiego.